Hej, cześć, witajcie w grze Etherlord 2. I na naszej drodze stoi żywiołek powietrza z 8 poziomem. Dobra, ja chcę taką talię na niego. Może coś innego. No dobra, myślę, spróbujmy. Tak. Zobaczymy, jak to pójdzie. Okej, na razie nic nie mogę. Okej, przyzywasz ściany, co? Dawaj tam, dawaj. To myślę, ja też sobie zrobię ścianę. Na razie do obrony, aha. Już ma tutaj kamienie z obrażeniami. Ale może przywołajmy jego. Do tego też. Okej, będziemy mogli coś więcej poczarować. On już ma tutaj... A, to ja lepszą ścianę poproszę. Dobra, na razie tyle wystarczy. Dobra, kolejny. Chciałbym dać to rozproszenie na to. Taką zwykłą ścianę. I tego wojownika może zabierzmy mu zaklęcia. Dobra. Drżenie? Wciąż to trzęsienie ziemi, tylko... No dobra, to też zadaje mi i ma jakiś dym. No dobra. My możemy tymi ścianami poblokować. Macie tratowanie? Tak, mają tratowanie. Możesz tu zablokować. Będę mogła tylko 3 punkty. 4, to mi nic nie da, także oberwie mi się trochę. Cztery punkty przeszły, to robimy kolejną ścianę. Wojownika. No to na razie nie ma za wiele eteru. Zróbmy punkty. Tego lepszego wojownika. Dobra. I tyle. Uhuhu. Sporą ścianę sobie zrobił. Znowu dym. Dobra, zabieramy ci jakieś zaklęcie, jakie tam masz. To jest wyłącznie przez ścianę, ale on ma ściany. Tak trochę kiepsko. Piątka też nic nie zdziała. Także to wszystko. Dobra, dajemy pazurki. O, muszę być na jedną ścianę. Tu. Spalimy się terem. Tylko możemy normalnie zablokować. Jeden z głowy. Teraz wampirzyce, może coś więcej działają. Ale tych ścian tam ma. Dobra, no to dopóki eteru jakiegoś to się nie znajdzie, to będzie raczej ciężko tutaj coś działać. Choć ci nie przejdą, nie mamy co ich na razie przywoływać. Okej, znowu to ma. Trzeba. To nic, jeszcze się obronimy. No pieszy to też nie wiadomo, że jak na razie. Wywołujemy kolejną 5 punktów. Możesz tu użyć na nim.
Dobra, zanegował. Muszę tutaj zablokować. Wampir, że dokończy resztę. Okej. Super. Znowu ściany mamy. Dobra, jak ruszycie wszyscy, to może coś z ciałami. O, jeszcze mamy 10. Jedno możemy spalić. Ty też jeszcze możesz korzystać. Ty też. O, tutaj. Może coś działają. Coś jeszcze ataku. Okej, poblokował wampirzy, tak, i przejdą i zabiorą trochę zdrowia dla mnie. Dobra, lądą się uleczy. Czyli wulkan i co dalej? Dobra. Okej, teraz... Gdzie ty masz ten dym tam? Możemy powoli to... rozpraszać, może kiedyś się uda. Tak będą tutaj czekać, to my będziemy działać tutaj tym. Na razie jesteśmy unieruchomieni. Tyle. W sumie on może mi tutaj tym pozbawić. Ale chyba nie chcę. No dobra. Żadnych zakręć nie ma tutaj. No chyba wygramy tutaj tym spalaniem eteru. Dobra. Chcemy dalej. Dobra. A bronić się mamy czym. Tutaj kolejna wampirzyca. Chodźcie tutaj. No będziesz na niego. No on zginie to. Będziemy musieli się dalej męczyć. Dobra, to się tam nic nie dzieje. Akurat 6 punktów na niego. Proszę. Jedna ściana załatwi wszystko. Dobrze, to już po nim. Dobrze, że mieliśmy tą jednostkę. Tak to utknęliśmy tutaj tak trochę. Okej, mamy żywotność i obserwatorów. No to fajnie. Oj, poziom. Chciała zabrać zrodzenie. Szczęście czy zapasy. Dobra, może wezmę szczęście. Czekaj, coś tam jeszcze nie było czasem przejścia jakiegoś? Nie, tu już nic nie ma, dobra. Chciałam, że jeszcze coś tutaj było, ale... Tylko mi się wydawało, widać. Dobra, mamy tutaj ochyćca. Czy coś by tu zmienić w talii? Mamy tu jakąś umiejętność, siła. Nasze ściany będą słabsze. Gorący eter. Gowon dać do obrony. Ale nikt by nie mógł atakować. Burza. Punkty. Ile to tam mają? Te uchytce życia. Tutaj podziałać wszystkich. Tą ścianę, chociaż nie, bo one będą słabe. To by było też dobre, może zabrać coś takiego. By tak nie, za szybko tutaj nie atakował. Okej. Już ma ochyćca. No ja z ciebie, ale na razie
bezużyteczny jest. Tak, kolejnego sobie tam zrobię. Ja tutaj przywołam tego. Jak na razie pewnie niewiele zrobi. O, ma nowonarodzone, tak? Ożywienie. Chcę sobie przywołać, ja nic nie mogę zrobić. Dobrze, obrywamy dalej. No dobra, kolejnego. Ale nic. To robimy ścianę. Tyle. Aha, fajnie, Udo mnie tutaj załatwił. Ej, dalej nie mam niczego do obrony. Nie wiem, punkt eteru to nic nie daje. Okej. Chodź ty do obrony. Okej, teraz możemy tutaj... coś zdziałać już. Muszę wyjść. I nie, chyba nie. Mogę użyć tego eteru jeszcze. One mają regenerację, dobra. Nie ma jej. To załatwił inaczej. No dobra. Nie mamy się jak bronić, to przybyję jeszcze. O! To coś zase zadziałała. Dobra. Przynieś mi trochę zdrowia. Dalej tylko tyle. Co tu robić, no? Chodź ty, przywoływał coś może. Zabierzmy mu też tu jakieś zaklęcia. No i dobra, tyle. Prawie życia. Ja to przetrwam teraz. Bloku jednego. Nie mam eteru. To tyle. Może to. Już przynieś mi zdrowie. Mógłby jeszcze jakieś punkty mi dać na ścianę. Dobra. Gdybym nie przeżyła, to mogę dać zamieć. O, może być już ciężko 10 punktów. O, pewnie. Jeszcze mnie zatruł. Może tutaj skorzystamy 3 punkty. Możemy się pozbyć ciebie. Ty możesz zablokować tego. Tu oko i... to... ktoś zginął, to też możesz wykorzystać. Tu... i tego zablokować. Nie wiem, czy przesuwamy. A, może być ciężko. No właśnie. A, dobra, idziesz. Idziesz. Teru nie ma. I kolejna do obrony. A, możemy też to rzucić. Możesz zabrać sobie jedną z tych cmentarza. Tu do obrony, dobra, tu też iść. Nie blokuje to. To dobrze. Mamy więcej zdrowia.
Jeszcze się trzymiemy. Okej, no to już po ścianie. Takie ściany mi tak załatwi. No fajnie. Taki atak mi tutaj szykował. Nie mam nikogo do obrony. Dobra, dajemy zamieć. O, tyle. Też do ataku. Na pewno też. Chcemy dać tutaj oczyszczenie. Jeden punkt tutaj zabierzemy. Okej, ale eter już nie ma. Będzie mnie tu zablokuje mnie, ale... No i dobra. Przetrwało mu to za wiele tego. A tylko jak coś blokuje, nie. 11. Okej, uratował się. Co ja mogę teraz zrobić? Tutaj nie mogę spalić, szkoda. Czekajcie, bo to będzie 3, 7. 7, potem 3. Jeszcze przetrwam chyba. Jednym punktem. Idziesz, ty też idziesz. Nie ma nic w cmentarzu. Musisz mnie ratować tutaj. Zabijemy mu. On może zanegować, to lepiej cię pozbyć tutaj może. To magiczne tylko. Właśnie. Atakować. No to będzie koniec, to nie? No za prosta ta walka tutaj nie była. Gdyby nie specjalizacja, to by tak dobrze nie poszło. Ale mamy to. Okej, mamy zaklęcie. Mamy trupiego rycerza. 5 punktów eteru i to jest ten 8 na 8 i tratowanie. Uch, świetnie. Tutaj mamy szturm. Okej. To w sumie działa też na moje? A. Może być dość mocne i tratowanie nawet dodaję. Okej, leczenie i tutaj lepszy wąż. Ale też ma zatrucie, dobra. O, i nie mamy niewrażliwość, czyli na te magiczne obrażenia możemy nie być podatni. Dobra, tu mamy kapliczkę. Tu nic nie ma, jedziemy przez most. O, mostu strzeże modliszka, królowa nawet. I ma swobodę. Okej, to tam będzie mogła troszkę tutaj mnie porobić. Co ja tam dostałam? Jakiegoś takiego fajniejszego tu. Bo zabierzemy. Do obrony myślę, że mogą być przydatne. Leci od eteru i wampiryce do ataku i klątwo przestrzeni zamiecie. Dobra, wszystko się przyda. Pochodźmy. No nic nie mogę. Okej, okay, co ty tam rzuciłaś? Szybkość, dobra, mają pierwsze uderzenie. Ja tutaj ściany może. Eter i modliszka. No dobra, i jeszcze krąg, tak może tutaj długo czarować. To dobrze, że masz swobodę. Ja tu mam odpowiednią jednostkę na to. Gdyby ci tam zostawało sporo punktów eteru.
Dobra, to wszystko poczarowałam już. Aha, fajnie. Ale to nic. Tego mi nie możesz uścić. Dlaczego ja nie mogę tego? Przecież jest wolny. A nie ma eteru, dobra. Coś tam jeszcze rzucił. A i przekazuje zdrowie. Ta piątka to... Na razie nikt nie zginął. Zróbmy też to. Tam dłużej odpoczywały. I tyle, bo nie ma eteru. No to swobodę ma. Nie zaczarował. No i to ja mogę nic. Nie mogę zabierać tutaj sporo zdrowia. Teraz mam przynajmniej zamieć ścianę. Może być tutaj ciężko. O pewnie. Rozproszenie uroków. 5. Dobra, to chociaż jednej się pozbędę. To możemy zablokować. Jeszcze bym mogła się jej pozbyć. Dobra. Masz startowanie? Może ma tratowanie. Dajmy wampirzy, to one przynajmniej innego rodzaju, to ją nie uśpią. Tyle. Dobra, i po ścianach. Tyle z mojej obrony. Okej, kolejną przywołał. No ja nie mogę tutaj za wiele zrobić, ale pokonam tą. Chociaż... Zabrał mi sporo zdrowia. Jakieś rozproszenia. Możesz mi się zaatakować. Ty też jak najbardziej. Trochę zdrowia może. Kolejną wampirzycę. Dobra, tyle. Niestety. To nie uda. To wszyscy śpią. Uch, jeszcze starczyło mi to na obronę, pewnie. Dobra. Poczarował, usypiał moje jednostki i zrobił sobie tutaj sporo eteru, ale to w sumie dobrze, bo miałam czym go tutaj podać. Okej, jakiś wojownik tutaj mocny. Od razu już chodź. Możesz zaatakować. Atakujcie i tak was uśpią. Dobra. Żeby to jakoś tutaj walczyć, już nie ma tak wiele zdrowia. Te ściany. A, tylko jedno możesz. O, uzdrowienie. A, ja tutaj mogę zablokować tym. Nie wystarczy. A, widzisz, jeszcze mogę się tamtej pozbyć.
Dobra, ale chyba jeszcze dostaną te punkty, dobra. Było z początku kiepsko, ale teraz już jesteśmy wyratowani. Atakujcie. To też jak najbardziej. Atakuj. Kolejną wampirzycę pewnie. Dobra, tyle. Możemy jakieś tam zaklęcia jeszcze się pozbyć. Okej, ma przywołanie. Atakowali ją tam. Szybko poszło, nie? No widzicie, ta swoboda to na jej niekorzyść tej modliszki tutaj działa. Więc spokojnie tutaj się pozbywać. Idziesz to atakuj i to wystarczy. Nie po modliszce. Nie ma żadnych ceny łupów. Woda. Pełno doświadczenia. Okej, okay, mamy tutaj jeszcze jakieś specjalizacje uskromionych gniazd. Czy to nie było z tym czarem tutaj, no właśnie, gniew przyrody, tak na uniknąć każda tutaj przyjazna istota nasza. A nie wrażliwość, co wiemy. No dobrze, jakoś to nam poszło. Myślę, że kolejne walki zobaczymy w następnym odcinku. Przejdziemy sobie przez teleport. I być może będziemy w sercu tutaj źródła życia. Zobaczymy, jakie nas to przeniesie. Chyba jeszcze nie, ale tego dowiemy się w kolejnym odcinku.